Na początek chciałbym przedstawić moją rodzinę. Tutaj jest małżonka Dorota, starszy syn Patryk, 7 lat, już do szkoły chodzi. No a tutaj nasz Kamilek, 6. Niestety do szkoły jeszcze nie chodzi. No ale głównie tutaj będzie temat o Kamilu. O jego chorobie i jak to wszystko wygląda, cała ta sytuacja. No. Może mama coś powie na początek o chorobie. Kamilek do 6 miesiąca życia rozwijał się prawidłowo. Gdy zaczął się etap siadania, raczkowania, chodzenia, Kamil stanął, nie chciał się dalej rozwijać. Poszliśmy do lekarza, zostaliśmy skierowani do kliniki w Katowicach. Byliśmy tam przez 3 dni, miał robione badania. W sumie tam już został przyjęty z podejrzeniem dziecka wiotkiego, to znaczy, że jego mięśnie, no, praktycznie ich nie ma. Przestał pracować, przestał się w ogóle ruszać. Było tak, że były takie momenty, że chodził w chodziku, już tam jakieś kroki robił. No ale w pewnym momencie też był taki okres, że był chory. Po prostu byliśmy u lekarza, dostał skierowanie do kliniki w Katowicach z podejrzeniem właśnie dziecka wiotkiego. I tam były wykonane badania genetyczne i po tych badaniach genetycznych wyszło właśnie, że Kamil jest chory na SMA, tak zwaną rdzeniowy zanik mięśni typu drugiego, bo są 3 rodzaje tej choroby. Są dzieci, które się już rodzą z tą chorobą, to żyją do roku. No Kamil akurat ma ten drugi etap, takim jakby mniejsze zło, że ta choroba powoli postępuje, no ale liczymy się z tym, że trzeba się z tym liczyć, że będzie coraz gorzej, że potrzebuje dużo rehabilitacji i przede wszystkim ruchu. Jeżeli tego nie będzie, to może zostać po prostu jak roślina w łóżku leżeć. Nie? Co to jest SMA? SMA z angielskiego Spinal Muscular Atrophy, czyli rdzeniowy zanik mięśni. To schorzenie nerwowo-mięśniowe o podłożu genetycznym. W SMA obumierają neurony w rdzeniu kręgowym, odpowiadający za pracę mięśni, wskutek czego mięśnie ciała słabną i stopniowo ulegają zanikowi. Szybkiemu osłabieniu ulegają mięśnie kończyn, tułowia, płuc i przełyku, co zazwyczaj prowadzi do niewydolności oddechowej i utraty zdolności przełykania. Właściwa opieka potrafi znacznie spowolnić postęp choroby. Czucie i dotyk nie są zaburzone w SMA, a rozwój poznawczy i emocjonalny przebiega normalnie. Dzieci z SMA zwykle są inteligentne, pogodne i czerpią ogromną radość z życia. No i w sumie od tego czasu, jak wykryto tą chorobę u niego, każda infekcja, każde przeziębienie, to był szpital, walka o to, żeby nie trafił na respirator. No ale z czasem ta choroba coraz bardziej postępowała, no i od jakiegoś czasu było tak źle, że już 2 razy był właśnie pod respiratorem. Dostał z silnej niewydolności oddechowej i po prostu musiał być zaintubowany, przewieziony w nocy do Katowic na Orion. Tam został podłączony pod respirator, miał włączone wejście centralne w szyi tutaj, przez które miał puszczone 2 antybiotyki, żeby wyleczyć mu te silne zapalenie. Był żywiony przez sondę do żołądka. No i w sumie przez pierwsze 3 dni był nieprzytomny. No w ogóle było 0 z nim kontaktu, bo po prostu oddychał za respirator za nim. No, był maszyna. W śpiące. Potrzebne na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy to przede wszystkim krzesełko specjalne, ponieważ Kamilek już ma
krzywy bardzo kręgosłup z tego, że siedzi właśnie na tapczanie. To jest wózek, o który staramy się dla Kamila. Już go ma wybrany i dokumenty mamy też złożone na niego. Dostaliśmy już z funduszu dofinansowanie 3000, no ale czekamy na zebranie drugiej połowy tej kwoty. A tutaj jest krzesełko. Ta akurat kosztuje 3000, też Saksona, z tej firmy samej, tutaj jest. To tak jak właśnie mówiłam, podtrzymuje główkę, tutaj całą posturę ciała Kamila, żeby po prostu jak siedzi, żeby nie siedział tak, tylko siedział prosto. No i sprzęt, koncentrator trenu, który jest potrzebny przy infekcjach, dlatego że może mieć włączone antybiotyki w domu i nie zawsze musi to być szpital, gdzie tak naprawdę jest bardzo dużo dzieci. Jest tak, że mogą go zarazić jeszcze bardziej niż trafi do niego. No i w sumie tyle, no. Ze sprzętem. Słyszę, bo to rzeczy, no. No, na razie priorytetem jest ten wózek, no już tam. Z tym fotelikiem, bo jeżeli ten wózek by był, naprawdę jest już tam połowa z tego funduszu, raczej z tego, ta połowa, ten fundusz da, no to żeby ta druga, to może jest jakaś możliwość, żeby to, tak, bo przynajmniej w tym wózku, ten wózek był, a w tym wózku on nie musi mieć już tego fotelika, będzie się tak, to bo ten wózek jest też, bo ten wózek jest to samo, tak samo jest tutaj, tak, wszystko, tak. Też ma wszystkie właśnie, chciała, że no i mieliśmy też tyle szczęścia, że na tym dniu dziecka Kamilek miał okazję przemierzyć ten wózek. No i był naprawdę tak jakby dla niego, no. Dlatego, że podtrzymywał mu wszystko. I to już jest wózek, który rośnie z dzieckiem. No właśnie. Czyli nie jest... Jest tak. Wszystkiego rodzaju regulacje są. Dostosowuje się do ciała po prostu dziecka. Przede wszystkim jest funkcjonalny i jest lekki, czyli jest ułatwienie dla nas w korzystaniu, że jak idziemy do sklepu, są schody jakieś, można wnieść ten wózek, czy po schodach. No, bardzo lekki. Tak. No i dla niego, bo będzie korzystał z niego na pewno długo. Nie? Jak masz na imię, Przybyszu? Kamil. Co u ciebie słychać? Dobrze. No jest to straszna choroba, bo no my możemy się cieszyć jedynie z tego, że Kamil jest dzieckiem żywym, normalnym, nie potrzebuje na razie żadnych aparatur. Że najgorszym naszym wrogiem są infekcje, bo każda infekcja to ryzyko tego, że Kamil będzie pod respiratorem, a wtedy już zostaje nam tylko modlić się o to, żeby z tego wyszedł. Pomóc można przez darowizny na konto Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko na podany numer konta bankowego, wpisując w treści tytułu przelewu Kamil Telążka 192 przez T. Lub przekazując 1% podatku, podając podany numer KRS Fundacji oraz wpisując w informacjach uzupełniających Kamil Telążka lub numer 192 przez T. Z góry dziękujemy wszystkim za pomoc.